badanie CBOS przeprowadził w roku 2010, czyli przed dekadą. My nie mamy nowych danych, jak jest dzisiaj, jak są postrzegane osoby starsze w społeczeństwie. I tę argumentację, którą w tekście przedstawiam, bazuje na bardziej dowodach anegdotycznych, na pewnych stwierdzeniach, sformułowaniach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, pojawiają się w mediach społecznościowych. Ale są też obrazy z kultury masowej, z filmów, seriali, prawda, które te... Alleluja, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła. Alleluja. Alleluja, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. One of your many toys, you don't own me. Don't say I can't go with other boys. Empiria, reportaże z 22 i jednej drogi na wschód. Wszystkie informacje dotyczące zarówno jej, jak i moich podróży można znaleźć na moim Facebooku, który nazywa się Gdzie jest Czermak. Tam też można znaleźć sposób bardzo prosty do tego, jak kupić tę książkę przez internet. Dziękuję ci bardzo, to był Tygiel. Niosą portrety osób ze swoich rodzin, które zginęły w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I jest to jedna z ważniejszych elementów współczesnej ideologii państwowej rosyjskiej, która coraz bardziej czerpie z doświadczeń Związku Radzieckiego, pomieszanych z doświadczeniami religijnymi. Także zdecydowanie to jest jeden z mitów założycielskich, może nie współczesnej Rosji, ale pokazania Rosji jako ciągle potęgi. To może jeszcze takie pytanie na zakończenie, krótko. Jak pani sądzi, co Putin powie światu w przełożony dzień zwycięstwa? Myślę, że mniej więcej to samo, co by powiedział 9 maja. To znaczy, że było to wielkie zwycięstwo, że nie możemy dopuścić, żeby taka historia się powtórzyła. Ale może dodać jeszcze jeden argument, że ponieważ obecnie świat walczy z koronawirusem, czy wtedy już być może zwalczy epidemię, co mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, że to pokazuje, że wspólna walka ma zawsze sens, no i w takim razie może niesłuszne są wszelkiego rodzaju obostrzenia, sankcji, że trzeba je znosić, tylko razem współpracować. I sądzę, że tego typu hasła mogą się u Władimira Putina pojawić. A jednocześnie, dodajmy tak na zakończenie, Władimir Putin bez problemu podpisuje takie stosowne dokumenty, które zaostrzają prawo broniące historii Związku Radzieckiego. Tak. Turn this world around in appreciation.
Siła muzyki. Radio Z. Siła muzyki. Odmrożenie gospodarki, tak jak to pan redaktor nazwał. Będzie pokazany jakiś tutaj plan, no, oczywiście uzależniony od sytuacji związanej ze zdrowiem, życiem, bezpieczeństwem Polaków. Natomiast dla tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj są bezpośrednio zagrożeni tym wpływem tych ograniczeń i tych skutków, jakie wirus niesie ze sobą dla gospodarki. Jest wielu pracodawców i wiele zakładów pracy, w której ten klasyczny konflikt, o którym często rozmawiamy, jak dzielić ten bochenek, te zyski, które się pojawiają, niestety się dezaktualizuje. Dlatego, że jeżeli mamy branżę, w której jest zerowy przychód, nie mniejszy, ale zerowy, jak branża hotelarska, Loża Szyderców i Piotr Osowicz oraz Tomasz Sikora. Zapraszam na jutrzejszy poranek, chwilę po 6.